Duże zmiany nastąpią w tej kadencji w zakresie kompetencji radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To wynik zmian ustawodawczych wprowadzonych w styczniu tego roku. Radni zyskają większe możliwości kontrolne, będą mieli wgląd do działalności Urzędu Marszałkowskiego i, co ważne, spółek samorządowych. Przyjęto też zasadę, że na czele komisji rewizyjnej, a więc tej nazywanej ze względu na zakres swej działalności speckomisją, musi stać przedstawiciel największego ugrupowania opozycyjnego. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rządzi wspólnie Koalicja Obywatelska, PSL i SLD, a największą partią opozycyjną jest dysponujące 13 głosami Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, że działa antydemokratycznie, a tu jest wręcz odwrotnie. To jest ustawa, która wręcz zmusza, że opozycja musi mieć komisję rewizyjną, żeby mieć jakiś pogląd na to, co dzieje się tutaj w regionie. Wzmocnieniu ulegnie pozycja przewodniczącego Sejmiku. Na tym stanowisku od piątku jest Wiesław Szczepański. Przewodniczący będzie mógł wydawać polecenia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, ale tylko tym, do których obowiązków należą obsługa Sejmiku, komisji i radnych.